Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnej konferencji prasowej reprezentacji Polski podczas obozu przygotowawczego do Euro 2020. Dzisiaj z nami jest Tomek Kędziora. Zapraszam do zadawania pytań. Prosimy o korzystanie tradycyjnie z mikrofonów. Mateusz Janiak, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Tomek, chciałem zacząć od tego, czy trener Sousa rozmawiał z Tobą o Twojej roli w zespole, o tym, jaką przewiduje dla Ciebie funkcję, bo przy okazji ogłaszania powołań mówił, że w marcu nie potrzebował piłkarza o takiej charakterystyce, teraz już potrzebuje, że będzie inna strategia, no i zastanawiam się, czy już Ty poznałeś tę strategię i czy wiesz, czego się spodziewać, czego od Ciebie oczekuje trener. Dzień dobry. Tak, rozmawiałem z trenerem Sousą. Trener jest otwartym człowiekiem, rozmawia z zawodnikami i rozmawialiśmy też o sytuacjach boiskowych, o różnych momentach w mojej grze, czego wymaga ode mnie i sytuacja jest jasna. Jan Kałucki, Kanal Plus Sport. W marcu nie zostałeś powołany na mecze eliminacyjne Mistrzostw Świata i powiedz, czy wtedy dopuszczałeś taką myśl, że może ciebie tutaj zabraknąć, czy też wtedy rozmawiałeś z trenerem Sousą, żebyś był spokojny, że w przyszłości na ciebie, czyli teraźniejszości na ciebie liczy? Tak, w marcu nie zostałem powołany na mecze do eliminacji do Mistrzostw Świata, ale trener zadzwonił przed powołaniami do mnie i powiedział, że w tym momencie wybiera innych zawodników, ale dalej na mnie liczy, więc ja pracowałem dalej, grałem wszystkie mecze, można powiedzieć, w klubie i jestem gotowy do tego, żeby pomagać reprezentacji. No to skoro już jesteś, to jeszcze powiedz, jakie są takie twoje oczekiwania na tej ostatniej prostej przed Euro. Jeszcze nigdy nie grałeś na tak dużej reprezentacyjnej imprezie. Jest jakiś taki stres, nerwy, czy podchodzisz do tego wszystkiego ze spokojem? Przede wszystkim się cieszę, że zostałem powołany, że będę mógł pomagać drużynie, a czy stres, nerwy, to nie, bo już mam już 26 lat, zaraz 27. Rozegrałem bardzo dużo spotkań na poziomie międzynarodowym, więc myślę, że jestem gotowy na każde wyzwanie. Dzień dobry, Kasper Tomczyk, TVP Sport. Tomasz, czy po tej nieobecności na marcowym zgrupowaniu spodziewałeś się, że teraz będziesz powołany i czy przed powołaniami miałeś kontakt z trenerem Sousą? Wiadomo, że każdy zawodnik, który był w kręgu zainteresowanych, który był blisko kadry, czekał na to powołanie na Euro. Ja również czekałem. Nie rozmawiałem z trenerem przed tym zgrupowaniem, ale teraz już po przyjeździe już rozmawiałem z trenerem, więc nie ma co mówić o tym, co było wcześniej. Teraz jest nowe zgrupowanie i Euro, więc musimy się na tym skupić i przygotowywać się dobrze. Dzień dobry, Tomku, Radek Przybysz, TVP Sport. Gratuluję sukcesów klubowych z Dynamem w tym sezonie. Dziękuję. Takie pytanie. U Jerzego Brzęczka grałeś wszystko właściwie, od deski do deski, byłeś pewniakiem, obrona wyglądała dobrze, ale grałeś na prawej obronie w systemie z czwórką. Czy teraz bardziej siebie rozważasz, również po rozmowach z selekcjonerem nowym, jako tego na przykład półprawego z tych trzech środkowych obrońców, czy jednak wahadłowego? Jeżeli chodzi o moją pozycję, to ja zagram tam, gdzie trener Sousa będzie chciał i ja nie mam z tym problemu, czy grać jako jeden ze środkowych obrońców, również jako wahadłowy, więc w klubie grałem jako prawy obrońca, również jako środkowy, rozegrałem około 5 spotkań w tym sezonie, więc nie jest to dla mnie nowa pozycja. Wiadomo, że jest to system z trzema środkowymi obrońcami, ale się wiele nie różni od systemu, kiedy grasz w czwórce. Cześć, Tomku. Michał Skiba, Super Expressu. W ostatnich tygodniach, miesiącach takie popularne słowo jest top. U ciebie ten top to jest w tym momencie twojej kariery, czy są jeszcze rezerwy? Jak to wygląda? Mam nadzieję, że ten top jeszcze przede mną, bo nie ma co się zadowalać tym, co jest za nami. Jest nowy dzień, nowe mecze, więc chcę grać jak najlepiej w każdym spotkaniu kolejnym i to, co jest za mną, to już jest historia. Wiadomo, że fajnie mogę sobie wstawić do gabloty te puchary, ale ja mam wciąż, jestem w średnim wieku, można powiedzieć, piłkarskim, więc wszystko jeszcze przede mną. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, Polska Press, Głos Wielkopolski. Tomek, czyli jeśli dobrze rozumiem, to ty czekałeś na konferencję prasową i jak trener Sousa podawał nazwiska, to czekałeś, czy tam padnie nazwisko Kędziora, tak? Tak, oglądałem konferencję prasową. I wtedy się dopiero dowiedziałeś, że przyjeżdżasz do Palenicy.
Ja nie wiem, dlaczego to jest takie ważne dla was. Jest to ciekawe na pewno. No tak, wtedy się dowiedziałem. Te emocje wtedy, kiedy oglądałeś, to na pewno były po prostu spore. Jeszcze chciałem zapytać o to, jak się czujesz tutaj w Wielkopolsce, no bo jakby stąd jesteś i tutaj jest teraz zgrupowanie. Przyjechałeś tutaj ze swoimi przyjaciółmi, widzieliśmy, że trenowałeś też z nimi wcześniej u Gatuno na przykład, więc jak tu się czujesz? Bo chyba to jest tak naturalniej tutaj niż... Tak, to jest mój dom. W Wielkopolsce czuję się jak w domu. Wiadomo, że urodziłem się w Lubuskim, ale większość mojego życia spędziłem tutaj w Wielkopolsce i Lech Poznań, czy cały Poznań, cały region jest moim domem i czuję się tu bardzo dobrze. Dzień dobry, Robert Łoński, Przegląd Sportowy. Ja chciałem zapytać, pewnie nie wiesz tego, ale tylko dwóch zawodników w tym sezonie w swoich klubach zagrało z reprezentacji oczywiście więcej minut niż ty w Dynamie. W jakiej jesteś formie fizycznej, jak jesteś przygotowany do turnieju i czy można nazwać was, że to będzie turniej reprezentacji wypoczętej, tak? Bo nikt nie ma 60 czy ponad 50 meczów, tylko Michał Helik ma ponad 50 meczów i ponad 4000 minut. Jak to wygląda w twoim przypadku i całej drużyny? Ja skończyłem troszkę wcześniej, można powiedzieć, ligę i kończyliśmy Pucharem Ukrainy chyba 13 maja, jak dobrze pamiętam, więc miałem kilka dni, żeby odpocząć. Później już trenowałem indywidualnie, więc myślę, że jestem przygotowany optymalnie, żeby się przygotowywać z drużyną i wypełniać ten plan, który trener Sousa nam nakreśli. Panie Tomaszu, tutaj ja bym chciał zapytać o Dynamo Kijów, o przyjście trenera Luczesku. Jaki on miał wpływ na pana karierę? Co u pana zmienił, na co pan zwrócił uwagę? Jak pan ocenia w ogóle ten sezon ligowy? No, jeżeli chodzi o sezon ligowy, to wiadomo, że przed sezonem nawet nie myśleliśmy o tym, że wygramy 3 trofea i że będziemy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo poprzedni sezon nie był taki dobry w naszym wykonaniu. Do końca graliśmy o to, żeby zająć drugie miejsce w lidze. A po przyjściu trenera Luczesku, wiadomo, że decyzja była prezydenta klubu Igora Surkisa, który, no wiadomo, nie była to decyzja taka prosta, bo mister Luczesku pracował wcześniej w Szachtarze Doniecki i wiemy, jak ludzie to odbierają, niektórzy na Ukrainie, to przejście, ale prezydent tak zdecydował, był to mega odważny krok i widać, że to był strzał w dziesiątkę, bo nasza gra zmieniła się diametralnie. Można powiedzieć, że transferów żadnych do drużyny nie zrobiliśmy, gramy tymi samymi zawodnikami, a drużyna jest zupełnie inna. Jeżeli chodzi o mnie indywidualnie, to myślę, że również się rozwinąłem. Zagrałem bardzo dużo spotkań w tym sezonie, również chyba około 40 na arenie klubowej i w Lidze Mistrzów. Również był to pierwszy sezon, w którym grałem w Lidze Mistrzów, więc jest to mega duże doświadczenie dla mnie. Trener Luczesku zwraca uwagę na detale i zawsze rozmawia z zawodnikami, co można robić lepiej i co poprawiać. Jest najstarszy trener na tym poziomie najwyższym w całej Europie. To czuć tak na co dzień, bo pamiętam, że Mariusz Lewandowski jeszcze wspominał, że już po erze, po tej rewolucji cyfrowej oni cały czas oglądali mecze na VHS-ach i zastanawiam się, czy Luczewski już dogonił, czy cały czas da się odczuć, że to jest trener już najstarszy. Nie, wszystko jest na najwyższym poziomie. Mamy wideo, tak jak na reprezentacji, na tym samym poziomie, nie ma VHS-ów, jak to powiedziałeś. Trener ma 76 lat, chyba będzie miał w sierpniu, jak dobrze pamiętam, albo w lipcu i tego nie widać po nim, ma tyle energii, że zaraża tym nawet innych młodszych zawodników. Justyna Kostyra, Polsat Sport, dzień dobry. Chciałam zapytać o finał Ligi Europy. Czy będziesz oglądał, bo wiem, że będzie taka możliwość i jak przewidujesz, bo faworytem oczywiście jest Manchester United, natomiast Dynamo odpadło właśnie z Villarrealem, więc czego się spodziewasz po tym spotkaniu? Tak, oczywiście, bo graliśmy również w tych rozgrywkach, więc interesuje mnie to, kto wygra te rozgrywki, więc odpadliśmy, tak jak pani powiedziała, z Villarrealem. Była to bardzo dobra drużyna, ma naprawdę kilku zawodników na najwyższym poziomie i w meczu z Manchesterem myślę, że będzie to wyrównany mecz, ale ja od małego trzymałem kciuki za Manchester United. Jest to taka drużyna, na której się wychowałem, można trochę tak powiedzieć, bo oglądałem wszystkie mecze ich w telewizji z serii Fergusona, więc od których pamiętam oczywiście i trzymam kciuki za Manchester dzisiaj. Tomek Kowalczyk, Polskie Radio. Ja jeszcze chciałem pociągnąć temat finału Ligi Europy, a przede wszystkim tej drogi, bo te mecze, które graliście z Villarrealem, dwie porażki 0-2, ale wspomniałeś w jednym z wywiadów, że niewiele wam brakowało. Jak z perspektywy czasu właśnie oceniasz
tę konfrontację, te spotkania? No tak, pierwsze spotkanie w Kijowie, przegraliśmy 2-0, ale mieliśmy tam również swoje sytuacje, żeby strzelić bramkę. Strzeli nam dwie bramki ze stałych fragmentów, trochę po prostych naszych błędach, więc nie było tak, że straciliśmy bramki przez to, że nas rozkrypali, czy zrobili jakieś super akcje, tylko bardziej po naszych błędach, a na wyjeździe w Hiszpanii już w pierwszej połowie straciliśmy bramki i trochę odebrało nam to takiej energii, żeby wyjść na drugą połowę i gonić wynik. Tak jak powiedziałem, jest to bardzo dobra drużyna. Moreno, zawodnik, który gra w ataku, jest bardzo dobrym zawodnikiem, również jest powołany na reprezentację Hiszpanii, więc jest na kogo zwrócić tam uwagę. A w tym sezonie zagrałeś kilka bardzo ciekawych spotkań, w sumie 10 meczów w Europie, 6 w Lidze Mistrzów, 4 w Lidze Europy. Który z tych meczów wspominasz najlepiej, który ci wyszedł tak, że byłeś bardzo zadowolony? Oj, ciężko mi teraz tak wspomnieć, który mecz był jakiś najlepszy w moim wykonaniu. Szkoda tego meczu na wyjeździe w Barcelonie, że nie udało nam się tam wywieźć jakichś punktów, bo mieliśmy dużo sytuacji do strzelenia bramki. Też ja strzeliłem bramkę i nie zaliczyli mi jej. No, nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli tyle sytuacji na Camp Nou i szkoda mi tego meczu najbardziej, że nie udało się tam zrobić czegoś więcej niż przegrać to spotkanie. Marek Ignasiewicz, TVP Info. Tomek, ja powiedziałeś, że miałeś trochę czasu, żeby odpocząć. Sezon zakończył się 13 maja, ale powiedz, jak to jest? Czułeś się po tym sezonie, bo grałeś praktycznie, można powiedzieć, wszystko. Czułeś się zmęczony tym sezonem? Wielu twoich kolegów, wyjeżdżając z Ligi Polskiej do lig zagranicznych, mówi, że jest przepaść, jeżeli chodzi o treningi, o intensywność. Jak to wygląda na Ukrainie? Jak to wygląda w Dynamie Kijów? Ja już, można powiedzieć, gram, nie wiem, piąty czy albo szósty sezon tak z rzędu, że gram wszystkie mecze. I ja jestem już do tego przyzwyczajony. Przez treningi czy mecze dochodzi się już do takiej formy fizycznej, że organizm się przyzwyczaja do tego, że grasz czasami po 2-3 mecze w tygodniu, więc nie miałem z tym żadnego problemu. Wiadomo, że już w końcówce sezonu trochę te zmęczenie się nawarstwiało i trener też trochę zaczął rotować składem, bo już w lidze mieliśmy zapewnione zwycięstwo 3 kolejki przed końcem. A jeżeli chodzi o to pytanie o przepaść między Polską a klubami zagranicznymi, no wiadomo, jest to trochę większe tempo na treningach i są zawodnicy, którzy mają większe umiejętności, czym w naszej polskiej lidze. Tak to wygląda. No, ale czy jakaś wielka przepaść? No nie, myślę, że też każdy zawodnik indywidualnie powinien się szykować do tego wyjazdu za granicą, nie tylko na treningach w klubie, ale również robić jakieś dodatkowe jednostki, bo bez tego będziesz stał w miejscu, nie będziesz się rozwijał. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy za udział w konferencji. Jeszcze krótki komunikat odnośnie treningu. Jeszcze nie zapadła decyzja, czy trening będzie otwarty, czy nie. Czekamy na konsultacje z lekarzem odnośnie udziału zawodników w tym treningu i w zależności od tego, jaki będzie skład na popołudniowy trening, to wtedy przekażemy informacje tutaj przez naszych kolegów z PZPN, którzy są w biurze prasowym, czy ten trening będzie otwarty, czy też będzie zamknięty. Także proszę czekać na dalsze komunikaty z naszej strony, a tymczasem dziękujemy i widzimy się. Dziękuję, do widzenia. Najpóźniej jutro.